15 stycznia minęła 97. rocznica śmierci patrona naszego miasta, Wojciecha Kętrzyńskiego. Z tej okazji pod jego pomnikiem złożono kwiaty. Dla pana, jako mieszkańca Kętrzyna, jaką spuściznę zostawił Wojciech Kętrzyński? Wie pan, trudne pytanie, bo z jednej strony powinienem i odpowiedzieć na to w sferze publicznej, a więc spuściznę moim zdaniem takiej benedyktyńskiej pracowitości. Taki przykład człowieka, który swoją pracą w Ossolineum, wtedy we Lwowie, udowodnił, ile może zrobić człowiek na rzecz takiej tradycji, spuścizny, historii naszego narodu i naszego państwa w sferze różnych opracowań historycznych, archiwalii i tym podobnych. A z drugiej strony muszę panu powiedzieć, jakiś niecodzienny przykład, tak już patrzę na to osobiście, człowieka, który ma odwagę, a wiedzę wcześniej od swojej rodziny, od siostry, że ma takie, a nie inne korzenie życia, w sensie pochodzenia, i w tamtym czasie, proszę zwrócić uwagę, kiedy rozmawiamy, o jakim okresie czasu, kiedy nie ma państwowości polskiej, Wojciech Kętrzyński jest Polakiem, będąc wcześniej przecież von Winklerem. To była wielka odwaga. Jego nawet skromne, ale znaczące uczestnictwo w Powstaniu Styczniowym pokazuje także taki prawdziwy hart ducha ludzi owej epoki, który oby był dany nam wszystkim, a szczególnie naszym politykom. W Kętrzyńskim ratuszu odbył się wykład Jarosława Gresika na temat życia i działalności Wojciecha Kętrzyńskiego. Wojciech Kętrzyński miał patent na Polaka, to są jego słowa. On sam zapisał tak w pamiętnikach, że przez swoje życie zdobył patent na Polaka. Urodził się w rodzinie zgermanizowanej. Początkowo czuł się Niemcem. Dopiero gdy dowiedział się w 1956 roku, że ze strony ojca pochodzi z rodziny polskiej, poczuł sobie tą polskość. Zaczął podejmować działania i na studiach, i podczas powstania styczniowego, i potem już w swojej pracy naukowej jako dyrektor Ossolineum, które miały udowodnić, że jest Polakiem. Interesował się z historią Polski i tą historią Polski tak naprawdę dla Polaków odkrywał. Przede wszystkim jako historyk zajmował się czasami średniowiecza. Dokumenty, archiwa, wiedza w ogóle dotycząca średniowiecza była wtedy nieprecyzyjna i sfałszowana. Wojciech Kętrzyński, wykorzystując ten warsztat historyczny, który miał z Uniwersytetu w Królewcu, rzetelnie przebadał archiwa pruskie, także inne archiwa, i odkrywał dla Polaków ich historię.